Nie wiem, czy macie takie same odczucie jak ja, ale jestem przekonany, że żyjemy w pewnym kryzysie wierności. Ciągle podważane są jakieś fundamenty, autorytety, słowa, umowy. Coraz częściej podważa się sakramentalną zgodę wyrażoną w sakramencie małżeństwa. Jednym zdaniem, kryzys wierności danemu słowu. Dzisiejszy psalm próbuje temu troszeczkę wyjść naprzeciw, jakoś temu zaradzić. Dlaczego? Ponieważ dzisiejsze Słowo Boże, które medytujemy, mówi o wiernym Bogu, który poprzez Słowo zawarł przymierze z Abrahamem. Ósmy werset dzisiejszego psalmu fundamentalnie nas do tego przekonuje, ponieważ czytamy w nim tak: Pan na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń. Jeśli chcemy nauczyć się wierności, albo przynajmniej zobaczyć, czym jest wierność, jak wierność powinna wyglądać, jak tą wiernością żyć na co dzień, to twórzmy dzisiaj psalm 105. Jest tam doskonały wzór, jak tego się uczyć, jak postępować i być może jak wcielać to w moje życie.